W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy moi, dzisiaj jest uroczystość Jana Chrzciciela, to jest mój patron od bierzmowania. Dlatego dzisiaj będę mówił też może trochę nieco szerzej, bo słuchają nas przez internet, dzięki technice, bardzo wiele ludzi, a potem jeszcze te kazania odsłuchuje jeszcze więcej, a więc nie tylko wy jesteście audytorium, chociaż zawsze do was i do siebie mówię w pierwszej kolejności. Jak wstałem dzisiaj rano, miałem wielką pokusę i myśli mi opadły, aby tego nie mówić, czy coś innego powiedzieć, jakiegoś tak egzegetycznego, wyjaśniającego pisma, różne ciekawostki historyczne. To wszystko jest bez wątpienia ważne i mądrze, bo pokazuje nam, jak to Pan Bóg wszystko pięknie urządził. Natomiast może niezbyt poruszyłoby to nasze sumienia, abyśmy się przez to nie stali lepsi. A dzisiaj jest świętego Jana, tak, proroka pańskiego, który miał wzywać do pokuty i uczynił to. I wiele ludzi nawróciło się dzięki niemu. 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół Święty czci narodzenie świętego Jana. Także wczoraj była Wigilia, dzisiaj jest narodzenie ostatniego proroka Starego Testamentu, któremu dano było widzieć i zobaczyć tego, na którego czekali i którego przepowiadali wszyscy jego poprzednicy. I święty Jan od dzieciństwa był przygotowywany do objęcia tej funkcji. Jak słyszeliśmy, od łona, z łona twojej matki wezwałem cię. Ojca jego Zachariasza, jak mówi tradycja, zabili między przedsionkiem a ołtarzem siepacze Heroda, bo nie chciał wydać, gdzie się Jan znajduje. A więc to był mąż zahartowany przez życie. A usta jego jak miecz ostry, jak słyszeliśmy w Ewangelii Świętej. Co by powiedział święty Jan, gdyby mu było dane żyć dzisiaj? A jeszcze dokładniej, co by powiedział Jan, gdyby mu dane było żyć dzisiaj w Polsce? Jakie przesłanie by przyniósł, aby przygotować nas na powrót Króla Królów? Jan to prorok surowy. Grzesznikom nieczyniącym pokuty przypowiada siekierę. Mówią, że są plewami, a Pan Bóg trzyma w jej jadło i w czasie stosownym ziarno zbierze do spichrzów, a plewy i słomy spali w ogniu nieugaszonym. I nie łudźmy się, moi drodzy, że pomimo tak srogiego przypowiadania Jana przyszedł Pan Jezus, baranek łagodny. Bo tenże baranek łagodny mówi: biada tobie, Korozaim, biada tobie, Betsajdo, do nieba się wynosisz, do piekła spadniesz. I wiele w innych miejscach podobny sposób mówi. A widzimy, co się stało z narodem żydowskim, który Pana Boga odrzucił, ukrzyżował i w grzechach swoich w taką pychę urósł, że nie tylko niepodległości, które tak bardzo pragnął, nie otrzymał, ale Pan Bóg posłał wojska pogan, których wszystkich wymordowali, a miasto i świątynię, z których byli tacy dumni, spalił. A tych, co zostali, rozproszył. Co by Jan powiedział dzisiaj Polsce? A cóż to jest Polska? Czy to są te ziemia, lasy, góry, jeziora, ta cała przyroda piękna? No nie, bo ziemia nie grzeszy, ale ludzie ją zamieszkujący. Uważajcie, niebiosa, mówi prorok pański, na to, co powiem. Słów moich ust słuchaj, ziemio. Nauka moja niech spłynie jak deszcz i niech słowo moje pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę. Dałem wam znaki w Legnicy i Sokółce. Któż z was wie, dlaczego wam je dałem? Kto się tym przejął? Czy dalej wielu z was będzie przyjmować komunię świętą w stanie grzechu i tylko ze względu na wstyd przed ludźmi? Czy ja kapłanom i osobom niepoświęconym, albo komukolwiek pozwoliłem bez spowiedzi przyjmować komunię? Kto wam na to pozwala? Czy nie wiecie, że jeśli do mojej krwi się nie uciekniecie, wasza krew się poleje? Szanujcie Eucharystię, brońcie jej, bo bliski jest zamach na nią. Nie śpijcie. Kiedy uczniowie spali w Getsemani, stracili mnie i dopiero po zmartwychwstaniu ujrzeli. I czy wy też tego chcecie?
Czy chcecie, abym odszedł od was, aby mnie wam zabrano? Okażcie przywiązanie do mnie. Czy tylko z nazwy jesteście Polakami? Czemu szukacie nowych panów poza granicami swego królestwa? Ja jestem waszym panem. Nie szukajcie obcych panów, bo będziecie znowu niewolnikami. Niektórzy może już te słowa gdzieś czytali. Nie są moje, ale Jan mógłby je dziś powiedzieć. Ale czy na tym by skończył? O, na pewno nie. Dlaczego zginął święty Jan? Bo wypominał Herodowi, że żyje z żoną swego brata, a więc popełnia cudzołóstwo. Szczególnie ohydny grzech wobec Boga. W Starym Testamencie, ilekroć Izrael odstępował od Boga prawdziwego, prorocy piętnowali to i nazywali cudzołóstwem. Opuścił swego męża Izrael, a poszedł i wiązał się z księciem tego świata. A Herod nie tylko cudzołożył, ale dawał zgorszenie dla ludu. Dlatego Jan głośno mu to wymawiał, że ludzie widząc władcę, że tak czyni, sami na podobny czyn odważają się i stają się przez to gorsi. I tak nieprawość poczęła się w lędźwiach, a gdy dojrzała, przez zawiść zabiła męża Bożego. Zabiła sprawiedliwego, by się móc bez przeszkód oddawać grzechowi. Zawistna kobieta i głupi, wyuzdany mężczyzna. I ucieszyli tego, który mówił głośno, wypominał im nieprawość. Dlatego poginęli w ten sposób wszyscy prorocy. A dzisiejsi uczeni w piśmie i faryzeusze co by powiedzieli? Że widocznie Jan nie umiał rozeznawać, że nie umiał brać pod uwagę szczególnych okoliczności i ani z miłosierdziem pochylać się nad indywidualnym przypadkiem, z duszpasterskim rozeznaniem i troską. Jan rozumiał prosto. Nie wolno, mówi Pan Bóg, to nie wolno. Nie cudzołóż, to nie cudzołóż. Cóż tutaj jest do tłumaczenia albo do rozumienia? Każdy, kto za życia swego współmałżonka współżyje z innym albo mieszka z innym, popełnia cudzołóstwo i daje publiczne zgorszenie. A cudzołóżnicy, gorszyciele i rozpustnicy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. O grzeszna Polsko, dlaczego mam ci okazać łaskę? Mówi Pan Bóg do Izraela przez usta Jeremiasza. Synowie twoi opuścili mnie i przysięgli na tych, co nie są bogami. Nasyciłem ich, a oni popełniali cudzołóstwo. Stali się wyuzdani i nieokiem znani, niby konie. Każdy rży do żony bliźniego swego. Czy mam was za to nie karać i nad narodem jak ten nie dokonać zemsty? Iluż wiernych usypia swoje sumienia albo daje się uśpić przez sługi ołtarza, którzy milczeniem pokrywają ich grzechy. O takich, mówi prorok, są jak nieme psy, niezdolne, aby szczekać. A są i tacy, o zgrozo, którzy udzielają rozgrzeszenia tego okropnego grzechu, ściągając na siebie i na tych, którzy rozgrzeszają, pomstę krwi pańskiej. Moi drodzy, dziś wszyscy katolicy muszą być gotowi cierpieć za prawdę o małżeństwie. Inaczej już po nas. I błogosławieni, którzy mają dobre małżeństwa, wiernych mężów, oddane i płodne żony. Ale dwakroć błogosławieni ci, którzy cierpią opuszczenie przez swych współmałżonków i nie idą do obcego łoża albo mieszkać pod obcym dach, ale cierpią krzyż samotności i niosą. O, zapłakałby Jan nad upadkiem moralnym. Sodomici maszerują ulicami naszych miast. Na tych, którzy Panu Bogu bluźnią i publicznie obnoszą się ze swym zboczeniem, wyrok już zapadł. Ale pamiętajmy, że Pan Bóg kazał sprawiedliwym wyjść z Gomory i Sodomy, a miasta ich spalił. Oby nie stało się to z tymi miastami, którzy pozwalają na takie publiczne bluźnierstwa i zgorszenia. Od grzechów
od których jęczy ziemia, wołając do niebios o pomstę. Ale czy tylko owi, Sodomczycy, tak, na ten gniew pański zasługują? A czy nie są gorsi od nich ci katolicy, z nazwy tylko, którzy Pana Boga obrażają przez nieczystość, rozpustę, pornografię, którzy dziewictwa nie szanują ani własnego, ani cudzego? Gdzie się podziała skromność polskich dziewcząt? No waszych córek. Dlaczego Polki mają za granicą opinie łatwych? A co będzie z małżeństwami, które kalają łoże małżeńskie? Nie tylko ohydnym cudzołóstwem, ale sprośną niemoralnością, którzy prawom Bożym sprzeciwiają się i przeciw poczęciu grzesząc, płodność od Pana Boga otrzymaną ograniczając. O grzeszna Polsko, kara na Cię przyjdzie, jeśli się nie nawrócisz, bo przecież widzisz, co się z sąsiadami Twymi dzieje. 141 lat temu, za chwilkę będzie rocznica, Królowa Niebieska łaskę nam okazała kolejny raz, przechodząc do Getrwałdu i wezwała cały naród do opamiętania, aby więcej krwi polskiej w powstańczych prowokacjach nie rozlewano. Do czego wezwała? O cóż prosiła? W zasadzie całe orędzie można by zamknąć w trzech punktach. Odmawiajcie różaniec. Wydaje się coś tak banalnego. Różaniec. Jak wódz wojska pogańskiego przyszedł do proroka, temu kazał obmyć się w Jordanie, będziesz czysty, był trędowaty. To ten wzgardził. No cóż, co u siebie nie mam lepszych rzek, jakbyś w Jordanie mam się myć? I wtedy sługa przystąpił do niego, do Naamana i powiedział, gdyby ci prorok jakąś trudną rzecz powiedział, to byś pewnie spełnił. A powiedział ci rzecz prostą, to wzgardziłeś. Uczyń to. I dał się namówić. I został oczyszczony. Mówi Matka Boża, że kto będzie odmawiał różaniec, dla wielu będzie to zbawienne i wielu doprowadzi do nieba. Jak będziecie się gorliwie modlić na różańcu, to jest drugi punkt, Kościół przestanie być prześladowany, a do wielu opustoszałych parafii powróci kult i otrzymają kapłanów. Gdyby tak to przetransponować na dzisiejsze czasy, to macie już środek, co trzeba uczynić, aby do wielu parafii powróciła tradycyjna msza. I w trzecim punkcie porzucić pijaństwo, niemoralność, cudzołóstwo, rozwiązłość, bo ci, którzy tak czynią, mówi Matka Boża w expressis verbis, będą ukarani. I tak objawienia w Getrwałdzie stały się bramą do niepodległości. Dlaczego bramą? Bo miliony przez nią przeszły. Albo będąc tam osobiście, albo będąc przejętym tym, co Matka Boża powiedziała w jakimś dalekim Getrwałdzie, pod zaborami. I w ciemnej nocy po powstaniu styczniowym Polacy sobie wzięli do serca. Miliony zaczęły odmawiać różaniec, przy czym tacy mężowie opatrzności, jak Konrad Koźmiński, który tam nigdy nie był, ale orędzie propagował i do różańca zachęcał, a sam miał przełożenie na tysiące. Polacy przestali albo ograniczyli picie, inni znowuż mężowie, typu Bronisław Markiewicz, się ku temu wielce przyczynili. Ku rozpaczy Żydów, którzy rozpijali naród polski. Mieli karczmy, zajazdy i tak dalej, i tak dalej. No i ograniczono cudzołóstwo i niemoralność. A przyszła wierność i poświęcenie. A skąd wiemy, że Polacy sobie wzięli to do serca? A może to takie kościelne gadanie? Jak to zmierzyć? A no jest, moi drodzy, jeden czynnik i wskaźnik, który to dobrze pokazuje. Jeden jest zawsze pewny. Odnowę moralną narodu zawsze można poznać po trwałości małżeństw, czyli ilości rozwodów i ilości dzieci. I w 40 lat po Getrwałdzie, w półtorej pokolenia, według dzisiejszej rachuby, populacja Polski się prawie podwoiła. Populacja narodu polskiego, Polska wtedy jeszcze nie istniała na mapie jako państwo. To był absolutny fenomen na skalę świata, o czym pruskie źródła, zawsze solidne, dobrze pokazują. I przedrzeźniają, i wyśmiewają, ale z lękiem donoszą. I tak przed I wojną światową byliśmy jednym z najmłodszych narodów o największym przyroście. A dziś wielu mówi, że znowu zbiera się na wojnę i że idzie burza. Można mieć technikę wojenną, pieniądze i banki, ale jak się nie ma dzieci,
to na nic się to zda. Tak było on dziś z pysznymi Rzymianami, którzy ulegli barbarzyńcom, bo sami byli leniwi, zniewieściali, upadli w obyczajach i dzieci nie mieli. Aż przyszedł 31 stycznia 406 roku, kiedy barbarzyńcy przekroczyli Ren. Izajasz wypominał królowi Achazowi, aby nie ufał sojuszom z poganami. My nie mamy ani dzieci, ani banków. Mamy za to kredyty do spłacenia. Silnej armii też nie mamy. A nawet gdybyśmy mieli, to w co? W czołgach ocalenie? W sojuszach ocalenie? Już dudnią polskie drogi i ciągną obce wojska. I niewielu z was już jej mijało na drogach. Nie pomnę na przestrogę proroka. Nie wchodź w sojusz z poganami, mówi Izajasz Achazowi. W Bogu pokładaj nadzieję. Rozumiecie, że to jest mowa o nas? Mało nam przez ostatnie 150 lat wchodzenia w sojuszy z tymi, którzy Boga nie uznają? Wiary katolickiej nie mają? Wykorzystają nas? Złupią i porzucą. Izajasz królowi Achazowi wskazał pannę, która porodzi. Tą panną jest Maria Dziewica, którą nasi ojcowie przed wiekami za królową sobie obrali. A gdzież szacunek i poddanych dla niej? Gdzież jej cześć? Gdzie umiłowanie? A jak można okazać szacunek, nie słuchając? Maria jest i dziewicą, i matką. Już święty Ambroży, wieki temu, w czasach starożytnych, jeszcze przed upadkiem Rzymu, wspominał, że tam, gdzie jest poszanowanie dla dziewictwa, tam jest więcej dzieci w ogóle. A gdzie są polskie dzieci? Dlaczego ich nie ma? Albo jest ich tak mało? To znaczy, że moralność upadła tak nisko. Bo zapominaliście, że małżeństwo jest po to, aby się rodziły dzieci, a nie tylko, by sobie dogadzać i pożądliwość uśmierzać i wygodnie żyć. Utył jesz run i wierzga, grubyś, tłusty i otyły, mówi prorok pański. Boga stwórcę swego porzuciłeś, zelżyłeś skałę swego ocalenia. I tak poracy wzbogacili się i zapomnieli o Panu Bogu. W rozkoszach żyją, a poganie coraz liczniejsi, jako na oko widzimy. I mówią nam nieustannie w telewizji, że musimy, tak, cały czas coś musimy. Musimy ściągać obcych przybyszów, aby pracowali, bo naszych, bo Polaków nie ma. Bo albo wyjechali gdzieś za granicę, ale wszyscy wyjechali. A dlaczego ich tak mało jest? Dlaczego nie ma większej dzielnicy w Polsce, w każdym mieście, żeby nie zamknęli jakiejś szkoły? Ale ktoś się obruszy, no ale ja mam dzieci. Ale gdy zapytam, ile, to co mi odpowiesz? Tyle, ile sam chcesz. Ile rozum ci dyktuje. Moi drodzy, ilekroć słyszę argument o rozumie, to zawsze kończy się ograniczaniem ilości potomstwa. Historia pokazuje, że tam, gdzie jest planowane rodzicielstwo, tam zawsze jest dzieci coraz mniej, a narody wymierają. Dlaczego tego swojego rozumu nie oświecacie przykładami świętych i Bożym Słowem? Ale swój rozum otwarty, w cudzysłowie, na dzieci mierzycie wyrachowaniem, metrażem, portfelem, opinią teściów, a nade wszystko wygodą. A gdyby tak naprawdę zapytać nawet o te dzieci, które już macie, a dokładnie o motyw ich posiadania, to co się usłyszy? Żeby zaspokoić własne duchowe potrzeby emocjonalne. Zaspokoić poczucie samotności, żeby ktoś po mnie dziedziczył. Żebym miał wnuki. I tylko ja, moje potrzeby, moje prawa, moje plany. A o Bożych planach nikt nie pamięta. I nikt się z nim liczyć nie chce. To wszystko, to są, co powiedziałem, to są ludzkie motywacje. Drugorzędne i ziemskie. A kto dziś powie, że rodzimy dzieci, bo jest to Boży dar, bo to się Panu Bogu podoba, bo taka jest wola Boża, aby nam błogosławił. Skoro to takie błogosławieństwo, jak mówimy, stan błogosławiony, no to dlaczego wszyscy tak o niego uciekają? A już powiedzieć, że rodzenie dzieci to jest obowiązek wobec Boga i ojczyzny, to już jest skandal.
który pewnie i tak będzie, jak ktoś posłucha tych słów po tym internecie i ma spaczony umysł. Bo to się jawi jakieś przestarzałe, jakieś 100 lat temu taka retoryka była. Moi drodzy, w każdej epoce szatan i diabeł jest postępowy, a dzisiaj jest technokratą. A to, co katolickie i prawdziwe, jest pokazywane jako wsteczne i przestarzałe. Zawsze tak było. I dziś jest nie inaczej. Ale Bóg jest poza czasem. U Niego nie ma wcześniej, później. Natury i demografii nie oszukamy. I taka jest kara, że wymieramy. A to przez upadek moralny. Upadamy. Przez rozwiązłość, niewierność małżeńską, pornografię, upadek dziewictwa i tak dalej. A nade wszystko przez ogromną pychę i egoizm, który każe zaspokajać tylko własne potrzeby emocjonalne, duchowe i cielesne i ograniczać liczbę potomstwa dla wygody. I tak myślą Polacy, naród Maryi. I żadne 500+ tego problemu nie załatwi, bo pieniędzmi go się nie przykryje, jak się w głowie nie przestawi. Pewnie tysiącom polskim rodzin ten program pomógł. Ale tych, którzy mieli przestawione myślenie, ich nie przekupił. I tak, moi drodzy, przegrywamy nowy Kulturkampf. Tylko tym razem to już nie pruski Junkier, nie carski czynownik nas prześladuje, ale wróg o wiele bardziej podstępny, bo niewidzialny, chociaż ma swoje hordy współczesnych barbarzyńców, którzy w tych marszach pederastów i innych czarnych marszach czarownic, które do wszystkiego się palą, tylko nie do rodzenia dzieci, ale chcą je zabijać. A my myślimy, że jest to wolność. Niech inni mają dzieci, ale nie ja. Ja będę używał, ale dzieci unikał. Albo nawet i tego się wyrzeknę, byleby wygodnie żyć. I tak buntują się Polacy przeciw sprawiedliwemu wyrokowi Bożemu, który już Ewie w raju powiedział, że w bólach rodzić będziesz. I idą za diabłem, który oferuje wolność od trudów macierzyństwa, od poświęcenia i ofiary. I tak poganie stali się mądrzejsi od chrześcijan. Jeśli nie będzie ducha ofiary, ducha poświęcenia i ducha powrotu do myślenia, że rodzenie dzieci jest to pewien rodzaj obowiązek wobec Boga i Ojczyzny i że błogosławiony, mówi Pius XII, ten dom, w którym kołyska nie milknie, to nas nie będzie. I siekiera już do korzenia jest przełożona. Pewien chłopiec z naszej szkoły, tutaj go nie ma dzisiaj, przynajmniej nie widzę na pierwszy rzut oka, opowiadał mi zdarzenie ze szkoły muzycznej. Widząc, że ma tam mocne rodzeństwo, podchodzi do niego młody Czeczeniec w jego wieku i pyta, ile was jest? A on mówi, że 5. To tak już jest liczbą zawrotną, no jest jeszcze czas. On tak, nas też, ale jeden jeszcze w drodze. I tak poganie wiedzą, co jest ważne, nawet tacy mali, co się liczy, ale głupi Polacy nie. Wolą Boga obrażać antykoncepcją albo w inny sposób oszukiwać Go, zasłaniając się pozorami. Ale przecież wolno stosować metody, powiedzą niektórzy ludzie. Każdy, kto ma zdrowy rozum, wie, że kto wprost sprzeciwia się celowi naturalnemu pożycia małżeńskiego, sprzeciwia się zakonowi Bożemu. Pan Bóg nie ma metod. Pan Bóg mówi, naśladuj mnie. Bądź ofiarny i szczodry. Patrzysz na mój krzyż, zobacz, ile ja zrobiłem dla ciebie. Czytam w kapłańskim czasopiśmie Ateneum w roczniku 48 i 9 artykuł na temat metod, które wtedy były takie już popularne. Wolno, uwaga, wolno ostrożnie zmiankę poczynić o metodach, jeśli ktoś ma 8-10 dzieci. I dalej dodaje autor, że kobiety owiane duchem chrześcijańskim odrzucają kalendarz poczęciowy wprowadzający życie małżeńskie do poziomu wyłącznej zwierzęcości. Nawyk stosowania metod brudzi i bezcześci łoże małżeńskie, a powinno być ono nieskalane i pełne poświęcenia nie dla przyjemności, ale dla płodności. No tak pisano w specjalistycznych periodykach dla księży, którzy przecież byli duszpasterzami i kierownikami małżeństw. Jak mam je prowadzić? I aby grzech neomultazjanizmu nazywać po imieniu, a nie ubierać go i usprawiedliwiać.
A jeśli ktoś uważa, że dzisiaj się nauczanie Kościoła zmieniło, to znaczy, że myśli, że to, co przed chwilą powiedziałem, nie jest zapodmiotowane w Bogu, który żadnej zmianie nie podlega, ale że jest to czysto ludzka opinia i że nauka Kościoła może w każdej epoce albo co 50 lat ulegać zmianie. Wtedy tak, nauka się zmieniła, a jutro znowu się zmieni. Ale jeśli tak myślisz, się z tym zgadzasz, to szkoda twego czasu. Lepiej od razu stać i wyjść. 40 lat po Gieczwałdzie Polacy podwoili swoją populację. Także na wielką wojnę byliśmy gotowi. I spełniły się słowa psalmu, który śpiewamy na ceremonii zaślubin. Oto synowie są darem pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak są synowie za młodu zrodzeni. Szczęśliwy mąż, który nimi napełni swój kołczan, nie zawstydzi się, gdy z wrogami w bramie stanie do rozprawy. A dziś mamy puste kołczany, a wróg stoi u bram. A obłudnicy łudzą się, którzy wygodnie żyją i ducha ofiarnego nie mają, że to im ujdzie. Że będąc pustym konkolem, Pan Bóg ich nie rozpozna. I że to może pozostać bez konsekwencji. Pozostanie bez konsekwencji? O krwawych łez godny to zapytanie. Bo odpowiedź każdy w sumieniu zna. Pan mu każdego rozliczy, a jeszcze będzie odpowiedzialność zbiorowa. Nigdy jeszcze nie było tak mało dzieci, to znaczy, że moralność jeszcze nigdy tak nie upadła. Nikt do małżeństwa chrześcijańskiego nie zmusza. Ksiądz jeszcze pyta o to specjalnie na każdym obrzędzie zaślubin. Można zachować nieskażone dziewictwo do końca życia, co też i sam Pan Jezus pochwala. Ale każdy stan ma swoją doskonałość. I choć to nie jest jedyny sposób, jednak najlepiej doskonałość stanu małżeńskiego osiąga się przez współpracę z Bogiem w dziele kontynuacji stworzenia. Czyż nie mówi święty Paweł do kobiet, że będą zbawione przez rodzenie dzieci? Mówi. Ale nie wińmy tylko kobiet, które nie chcą rodzić albo się boją. Bo nie pocznie żona, jeśli mąż nie chce być ojcem. Jeśli nie będzie odpowiedzialnych mężczyzn, tylko jacyś zniewieściali, no to nas nie będzie. Święta Joanna d'Arc urodziła się z pięciorga rodzeństwa. Podobnie Małgorzata Maria Lacock, święty Szarbel, którego tu widzimy. Z sześciorga był Karol Boromeusz, Tomasz z Akwinu, Jan Maria Wianney, Stanisław Kostka, Wicenta Paulo, Franciszek Ksawery. Z siódemki był Bernard z Clairvaux, Alfons Liguori, święty Wojciech biskup, Stanisław Papczyński, Piotr Skarga. Z ósemki był Wincenty Ferreriusz, święty Robert Bellarmin, doktor kościoła, Lojzy Gonzaga, wspominany kilka dni temu, Pius X. Ojciec Pio z Petrylczyny, święta Teresa z Lizji, którą z tyłu widzimy, była z dziewiątki. Podobnie Bernardeta Subiru, Vicente Palotti, założyciel Palotynów, Dominik Savio. 11 było w rodzinie Ludwika IX. Teresy z Avila, Katarzyny Labourę, Małgorzaty Węgierskiej, Teresy Benedykty od Krzyża, Karoliny Kuskówny, Jana Chrzciciela de la Salle, Antoniego Maria Claret i wiele, wiele innych. Franciszek Salezy był z 12. Podobnie Klemens Maria Hofbauer. Ignacy z Loyoli był 13, ostatni. A ile zmienił w Kościele? Kazimierz Królewicz też był też z 13. Franciszek Bordzia był z 17. A święty Ludwik Marek Grion de Montfort, którego tak wielu ceni i słusznie, bo jest za co, z 18. A Katarzyna ze Sieny, która zakończyła niewolę awinjońską, 22. Ojciec Manelli, z którym miałem też tą przyjemność rozmawiać niedawno, o czym wam mówiłem, pochodzi z rodziny, której było ich chyba 21. Wzorowi małżonkowie, rodzice, książeczka nawet jest w krukcie, można sobie taką nabyć albo wziąć. I tenże ojciec Manelli, założyciel Franciszkanów Niepokalanej, pyta któregoś dnia matka Sumptę, którą wielu osób tutaj zna. To jest przełożona Franciszkanek Niepokalanej w Polsce. Ile was było w domu? Ona mówi, 9. No a ty któraś była? 7. Dzisiaj już by cię nie było. Jakież to wymowne, prawda?
pełni życie ofiarne, moi drodzy. Odpoczniemy w niebie. I jeszcze rada dla tych, których czas już minął. I już Bóg zamknął twoje łono. Jeśli sumienie coś ci wyrzuca z tego, co powiedziałem, to po pierwsze pokutuj. Po drugie wspieraj swoje córki i tłumacz synom, aby nie popełnili tego samego błędu. Bo zegarmistrz czasu im nie cofnie. Chociaż dzisiejsze święto pokazuje, że urodziła ta, której czas rodzenia już minął. A to tak pod rozwagę tym, którzy myślą, albo być może też siebie sami oszukują, że już są za starzy. Moi drodzy, będę już kończył. Bierzmy przykład ze świętych. Nie z tego, co nam dzisiejszy świat proponuje, a świat ze świętych często śmiał się i drwił, no, aby w nich wolę ducha i wolę walki osłabić. A my świętego świętych mamy na krzyżu. Przychodzimy do tej kaplicy, patrzymy na człowieka, Boga, który spalił się cały dla nas, który cierpiał i męczył się najwięcej. I on mówił do nas: naśladuj mnie, bo za wygodne życie do nieba się nie pójdzie. Albo na długie męki w czyśćcu. A nawet jak się przejdziesz, no to będziesz gdzieś tam na samym dole. A Pan Bóg chce, abyś był wysoko, bardzo wysoko, jak najbliżej Niego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.